No to jesteśmy po meczu pomiędzy drugim Szamotulaninem i Energetykiem na hali Energetyka. Trener zadowolony? Tak, tak. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu spotkania. Tak naprawdę musieliśmy wygrać dwa sety. Na początku gdzieś tam w głowie mieliśmy to, że po prostu musimy to wygrać, że ten mecz jest dla nas ważny. Więc na początku gdzieś pojawiło się troszeczkę nerwowości, ale potem w połowie pierwszego seta i potem w konsekwencji w drugim secie graliśmy dobrze, bardzo dużo zrobiliśmy punktów blokiem, co w tym meczu akurat okazało się dużym plusem dla nas i to spowodowało, że przyszliśmy dalej. Właśnie, pierwszy i drugi set to blok prawie nie do przejścia. Czy właśnie pod tą ustawialiście taktykę, porównując poprzedni mecz w Szamotułach? Tak, tak. W trakcie analizy ustawiliśmy tak blok, że właśnie dzisiaj mogliśmy się cieszyć tą skutecznością. Dużo pracowaliśmy nad tym elementem, więc to przyniosło efekty, jak widać. Energetyk nie podał się bez walki, natomiast u was w ogóle nie było widać słabych punktów. Tak, tak. No w tym meczu dobrze zagraliśmy w każdym elemencie. Zdarzyły nam się problemy, z których mogliśmy potem dobrze sprawdzić, tak? Dobrze sprawdzić w każdym elemencie potem, co dalej dało nam, że wygraliśmy w każdym tak naprawdę elemencie. Po dwóch wygranych setach, które dawają wam już awans do finału, wprowadzacie drugą szóstkę. Na boisku właściwie zostaje tylko jeden środkowy, cała reszta do wymiany. Czy chłopcy sprawdzili się, czy zagrali na swoim poziomie, czy liczyliście, że jednak coś innego pokażą? Tak, to prawda. Po drugim secie mieliśmy możliwość wprowadzenia drugiej szóstki. Zrobiliśmy tak, ponieważ chcieliśmy sprawdzić chłopaków. Tak naprawdę dwa sety dawały nam już awans i jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy po prostu dać młodszym zawodnikom pograć. Wyglądało to tak, że wasza druga szóstka jest jednak gorsza od połowy drugiej szóstki Energetyka. Czy to są młodsi chłopcy niż wiek juniora? Tak. Tak naprawdę wszyscy zawodnicy, co weszli w tym trzecim secie na zmianę, to byli zawodnicy z wieku kadeta. Młodszego kadeta i starszego kadeta. Czyli teraz ci chłopcy nabrali doświadczenia i będą występowali w dalszych rozgrywkach kadetów? W następnym roku część z nich będzie grała w kadecie, bo jest to rocznik 06. Tak naprawdę z tego, co dobrze kojarzę, większość była rocznikiem 06, więc w następnym sezonie będą też grali w rozgrywkach kadetów. Któryś chłopak z dzisiejszego meczu zasługuje na szczególne uznanie, czy zespołowo wygraliście ten mecz? Ten dwumecz? Nie wskazałbym jednego zawodnika, wskazałbym na element naszej gry, bo zagraliśmy wszyscy razem dobrze, wszyscy zagraliśmy dobrze taktycznie. No elementem, tak jak wcześniej wspomniałem, był to blok, więc wygraliśmy tak naprawdę blokiem, innymi elementami również, ale ten blok bardzo był zauważalny w tym meczu. Gratuluję awansu do finału. Dobrej postawy obu szóstek w dzisiejszym meczu i widzimy się na finałach. Do zobaczenia.